Seria nazywa się Narzędzia TIC dla matematyków, a dzisiejsze spotkanie będzie związane bardzo z ciekawym i angażującym uczniów tematem. Będziemy mówić o grach na lekcji matematyki. Ja chwilkę zajmę, jeśli chodzi o kwestie techniczno-organizacyjne. Oczywiście mogą Państwo jak najbardziej korzystać z czatu i widzę, że świetnie sobie Państwo z nim już radzą. Zachęcamy do tego, aby napisać na czacie, czy na przykład wykorzystywali Państwo już gry na lekcjach matematyki. Tak lub nie? Czy zdarzyło się Państwu kiedykolwiek korzystać z jakiejś gry? To taka informacja dla Pani Agnieszki, a ja lecę dalej, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne. Oczywiście, jeśli będą Państwo mieli problem z dostępem do naszego dźwięku, czy też do prezentacji, mogą Państwo oczywiście pisać na czacie. Ja tutaj będę przez cały czas trwania spotkania kontrolować te informacje i pomagać, jeśli chodzi o kwestie techniczno-organizacyjne. Nasze spotkanie będzie trwało 60 minut. Dobry wieczór Pani Patrycjo, witamy. Dzielimy się z Państwem materiałami, czyli prezentacją. Oczywiście nagranie również będzie udostępnione na koniec miesiąca, z początkiem kolejnego miesiąca. Zawsze pobieramy wszystkie nagrania i udostępniamy na naszym kanale. Kanał nazywa się eTwinning Polska na YouTubie, z łatwością Państwo go znajdą. Jeśli chodzi o certyfikację, to z racji tego, że to jest seria webinaryjna, wszystkie certyfikaty prześlemy na koniec całej serii, czyli końcem grudnia, początkiem stycznia nowego roku. Proszę cierpliwie oczekiwać. Certyfikaty pofruną do Państwa drogą mailową na adres, który został podany przy rejestracji na wydarzenie. I jeszcze raz nasz kanał eTwinning Polska. Zachęcam serdecznie, aby kliknąć w ten czerwony guziczek subskrybuj. Wtedy Państwo na bieżąco otrzymują powiadomienia z YouTube, jakie nagranie zostało już udostępnione. Z tego, co kojarzę, już nagranie wrześniowe ze spotkania z Panią Agnieszką jest na naszym kanale, więc mogą Państwo sobie je odtworzyć i wrócić do tego spotkania, jeśli nie mieli Państwo okazji wziąć w nim udziału. Będziemy oczywiście widzieć się z Panią Agnieszką jeszcze w listopadzie i w grudniu. Zachęcamy serdecznie, aby obserwować stronę eTwinning.pl i na bieżąco weryfikować, w jakich terminach kolejne spotkania z narzędziami TIC dla matematyków będą realizowane. A ja już powolutku przechodzę do naszej prelegentki. Pani Agnieszka jest oczywiście ambasadorką programu eTwinning, działa aktywnie na terenie województwa dolnośląskiego, bo też z tych rejonów pochodzi. Jest członkinią grupy, nieformalnej grupy Super Berwszy, działa również w superkoderach. W ramach eTwinningu opiekuje się grupą tematyczną związaną z programowaniem, czyli bardzo blisko matematyki, jeśli chodzi o tematykę. I proszę mnie poprawić, Agnieszko, jeśli się pomylę, czy jesteś członkinią Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, czy może tak, bardziej tak aktywnie zaangażowana w to stowarzyszenie? Foton to też dla Państwa znana nazwa, oczywiście chodzi o roboty i Pani Agnieszka jest wenerką, tak? Dobrze mówię? Tak. A ten środkowy znaczek, nie ukrywam, jest dla mnie zagadką, więc powolutku będę przekazywać przestrzeń naszej prelegentce i głos również, i ona już sama osobiście Państwu wyjaśni, o co chodzi. Wracam na sam koniec, aby podsumować spotkanie. Tradycyjnie życzę oczywiście udanego odbioru, tym razem tylko głosu, bez wizji, ale gwarantuję Państwu, że to będzie fascynujące spotkanie. Przekazuję głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, dobry wieczór, bo część osób pisze dzień dobry, część dobry wieczór. Ten jeden skrót, który tutaj jeszcze jest ukryty, to Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Oleśnicy, bo również pełnię funkcję konsultanta w Oleśnicy, doradcy metodycznego w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, filia w Wałbrzychu. Proszę o taką informację krótką, zwrotną. Czy byli Państwo na pierwszym naszym spotkaniu dotyczącym tabliczki mnożenia, bo tam też były gry i zabawy? O właśnie, część osób była, część nie była. Ja założyłam, że pewnie większość była. Więc te osoby, które nie były, to tak jak już mówiła Jola, można zobaczyć ten webinar już na kanale eTwinning. Natomiast dla tych osób, które były, to proszę się nie martwić, nie będę powtarzać tych samych narzędzi i materiałów. Staram się za każdym razem na tym naszym spotkaniu pokazać Państwu coś innego, coś, co można wykorzystać, z czym można pracować. I dzisiejszym celem naszego webinaru jest zastanowienie się, jak przygotować gry na lekcje matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIC.
Postanowiłam, że nie będę mówiła o tych narzędziach, które wykorzystywaliśmy w czasie pracy zdalnej, czyli tworzenie w formularzu Google'a różnych testów czy w Formsach. Nie chcę też pokazywać Kahoota, Quizzes. Chciałam pokazać narzędzia, które pozwolą przygotować Państwu gry i zabawy, które mogą wykorzystać Państwo w codziennej pracy stacjonarnej z uczniami. Dlaczego poszłam w tym kierunku? Ponieważ nasi uczniowie też już trochę są przemęczeni tymi narzędziami TIC. Oczywiście warto do nich wracać, żeby pamiętały, jak to działa w razie jakiejś sytuacji podbramkowej, czyli przejścia na nauczanie zdalne. Już wiemy, że z różnych powodów, chociaż nie chcę straszyć i pewnie Państwo też się czują komfortowo pracując stacjonarnie. Więc dzisiaj raczej będę pokazywać narzędzia, które możemy w prosty sposób przygotować właśnie gry i zabawy dla naszych uczniów. No i pierwsze pytanie, z czym przychodzę, czyli takie oczekiwania Państwa też, żebym wiedziała, czy coś jeszcze ewentualnie oprócz tego, co przygotowałam, mogę Państwu podpowiedzieć, ewentualnie uwzględnić to na kolejnym spotkaniu. Czyli jakie oczekiwania mają Państwo po dzisiejszym spotkaniu? Czyli z czym przychodzę? Co chciałabym się dowiedzieć? Krótką informację prosiłabym na czacie. Czy mają Państwo jakieś szczególne potrzeby, jeżeli chodzi o tą tematykę? Szukajmy jakichś rozwiązań. Może coś uda mi się, tak jak mówię, dzisiaj już bezpośrednio przedstawić. Bądź przygotować na następne spotkanie jakieś rozwiązanie, które będzie można wdrożyć w swojej pracy. Widzę, że ktoś pisze wiadomość, więc poczekam na odpowiedź i zaraz przejdziemy do naszego właśnie dzisiejszego tematu spotkania, przepraszam, prosto po pracy, więc jeszcze jestem w tym obszarze lekcji. Właśnie gier i zabaw. Ja może w międzyczasie, jak Państwo piszą, dzisiaj robiłam z uczniami w klasie czwartej system dziesiątkowy i tam zapisywanie dużych liczb, pozycje cyfr w liczbie. No i jak tych właśnie tutaj jest, jak zmotywować tych uczniów, żeby poćwiczyli zapisywanie tych liczb, a nic nie pisali. I słuchajcie, wpadłam na taki pomysł, podzieliłam ich na grupy trzyosobowe, bo tak jak na ostatnim spotkaniu mówiłam, te trzyosobowe świetnie mi się sprawdzają w momencie, kiedy dzieci mają nad czymś pracować, bo nie tworzą się podgrupy i nie ma jakiegoś takiego typowego lidera, tylko faktycznie dzieci pracują razem. Wpadłam na pomysł, że na papierze, na plakatach narysowałam im kwadraty, właściwie oni sami narysowali te kwadraty. Było tych kwadratów 5, więc maksymalnie liczba mogła być pięciocyfrowa. Następnie rozdałam im karty Grabowskiego, mogą być jakiekolwiek karty, mogą być karty do gier, gdzie mają cyfry od 0 do 9. I układali według mojej instrukcji w odpowiednich miejscach karty o określonych cyfrach. Ale ja nie podawałam liczby na przykład 1250, tylko podawałam im zagadki. Typu cyfra jedności 12 podzielić na 3. No czyli tutaj musieli jeszcze wykonać dzielenie, czyli od razu sprawdzaliśmy tabliczkę mnożenia. Ale też dawałam im takie zadania typu cyfra jedności tysięcy to numer naszej szkoły, więc też musieli się taką codzienną wiedzą wykazać. Szybko to i w łatwy sposób sprawdzałam, przechodząc pomiędzy ławkami, sprawdzając, czy ta liczba, którą mam na kartce, bo to warto sobie zapisać, żeby się nie pogubić samemu, sprawdza się u moich uczniów. I tak bawiliśmy się, uczyliśmy się całą 45 minut. Przykładów zrobiliśmy bardzo dużo. Na koniec chciałam zobaczyć, jak to im poszło. Czy faktycznie udało się osiągnąć nasz cel, czyli po pierwsze poćwiczyć zapis dużych liczb, po drugie
bo oni po zapisaniu, położeniu tych cyfr odczytywali, wybrany zespół odczytywał liczbę, czyli odczytali, jaka to liczba im powstała i wszyscy sprawdzaliśmy, czy mieliśmy takie same, czy inne. No i na koniec dostali ćwiczenia swoje, które wykonali właśnie zadanie, które miało podobny cel, czyli ułożenie liczby z określonymi warunkami pozycji cyfry. I świetnie dzieciakom poszło. Więc to znowu jest taka możliwość, że mogłam to zrobić na zasadzie zapiszcie słownie, tak, przygotować im wydrukowane liczby i musieliby to zapisać w zeszycie. Ale możemy w takiej formie zabawy właśnie utrwalać różne tematy i zagadnienia. No i po co te gry? Po co te gry i zabawy dydaktyczne? Po pierwsze, w szczególności jeżeli chodzi o klasy te młodsze, czwarta, piąta, szósta klasa, te dzieciaki jeszcze lubią pracować na konkretach. Lubią być zaangażowane. To jest chyba słowo klucz. Jak angażować uczniów na lekcji matematyki? Raczej stosować więcej metod aktywizujących, jedną z takich metod właśnie są gry, niż metod podających. Bądź takiej metoda czy forma takiej pracy, że bierzemy jednego ucznia do tablicy, który rozwiązuje. Ja zawsze się śmieję, że jest to taki model pracy, pani wylosowała ofiarę, w zależności od poziomu wiedzy tej ofiary, albo będzie to trwało 5 minut i skazany wróci na swoje miejsce, ewentualnie będzie to trwało całą lekcję i tyle, i reszta ma co? Wolne. Więc tu ciężko z zaangażowaniem. Z drugiej strony, jeżeli zostawimy naszych uczniów z jakimiś kartami pracy i wykonują to samodzielnie, to znowu mamy dwa modele. Albo będą się nas bali i się nikt nie odezwie i przesiedzą te 45 minut i nic nie zrobią, albo wpiszą tam głupoty, które my później będziemy musieli sprawdzać i się denerwować. Albo jesteście takim wolnym elektronem, który nie usiedzi. Ja takim jestem i chodzę między uczniami i czasem po takich lekcjach, gdzie no powiem szczerze, że też mam takie lekcje, z którymi pracują samodzielnie, bo chcę, żeby wyćwiczyli pewne elementy, bądź sami siebie sprawdzili. Ja to wtedy nie oceniam stopniami, tylko informacją zwrotną, no to chodzę między nimi, rozmawiam, niektórych motywować trzeba, zachęcać, żeby się nie poddawali, próbowali i tak dalej. I to też jest ciężka praca nasza. Natomiast w momencie, kiedy ja sobie przekładam dane treści, które chcę wyćwiczyć na różnego rodzaju gry i zabawy, po pierwsze wszyscy uczniowie chętnie się angażują, po drugie wchodzi ten model rywalizacji, grywalizacji. Chętnie też pracują i łączą się w grupy, zespoły. Ja też staram się wymyślać im nowe sposoby losowania, czymś zaskoczyć. Jedną z takich sposobów jest na przykład rozcinanie kartek widokowych na tyle elementów, ile potrzebuje zespołów. Czyli jeżeli mam zespół trzyosobowy, mam tych zespołów 5, no to potrzebuję 5 kartek, je rozcinam i dzieciaki dostają puzzle, które muszą ze sobą poskładać. To jest pierwsze takie zadanie. Oczywiście mogą być to też przygotowane przez nas kartki, na których są już zaszyfrowane, schowane, ukryte informacje. Na przykład jeżeli robimy pola figur, to na tych kartkach piszemy wzór danej figury. No i dzieciaki się odnajdują i mają na przykład A razy H na 2. Ja się pytam, co to jest A, co to jest H, a do jakiej figury to należy. Jeżeli pracujemy z ułamkami, to ułamek jakiś powstanie im po złożeniu tej karty. I to już jest takie pierwsze wprowadzenie do wspólnych działań i rozmowa nad na przykład tematem lekcji, bądź celem lekcji, bo też możecie tak cele ukryć, że dzieciaki losują te puzzle, składają, no i później odczytują na przykład cele lekcji, co dzisiaj będziemy robili. Co jest też ważne? Po pierwsze zmuszają uczniów do wysiłku myślowego oraz logicznego wyciągania wniosków. No tutaj możemy tworzyć różnego rodzaju puzzle łączące się nawzajem,
ale na przykład z elementów składających się, że ściany muszą pasować według jakiegoś logicznej zależności. Pobudzają aktywność uczącego się, czyli nasi uczniowie zaczynają myśleć, działać. Chęć wygrania motywuje, tak? Czyli tutaj ta grywalizacja czasem jest ważniejsza niż na przykład oceny. Też mówiąc tutaj przy projektach e-twinning, bardzo fajnym rozwiązaniem jest na przykład wspólne tworzenie projektu dotyczącego gier i zabaw. Ja powiem szczerze, że miałam takie dwa doświadczenia, jeżeli chodzi o projekty związane z grami. Pierwszy projekt robiliśmy na zasadzie takich działań, że przygotowywaliśmy gry matematyczne dla naszych partnerów i je wysyłaliśmy. Ja pamiętam, że był to jeden z moich projektów pierwszych, za które nie otrzymałam odznaki jakości, bo nie było pokazanej współpracy pomiędzy szkołami na poziomie tworzenia tej gry. Później już, że tak powiem, projekt został ulepszony, no i już wiedzieliśmy, że to ta współpraca opierająca się na wspólnych działaniach musi mieć taką zależność, że na przykład my, jedna szkoła, jeden zespół przygotowuje na przykład planszę, drugi zespół przygotowuje karty do tej planszy. Wspólnie gramy, prowadzimy rozgrywkę, odsyłamy do siebie te materiały, polepszamy. Natomiast też wykorzystując narzędzia TIC, możemy przygotować różnego rodzaju gry i zabawy właśnie w tej sferze online'owej, czyli Quizzes, Nearpod, Kahoot i grać z uczniami z różnych szkół. Z tym, że pamiętajmy, że jeżeli korzystamy z jakichś wolnych licencji, czyli bezpłatnych, to często jest tak, że mamy ograniczenie do danej ilości uczniów, więc wtedy musimy sobie to tak zaplanować, żeby się porozumieć, że na przykład w szkołach tworzymy zespoły, które grają, a nie indywidualni uczniowie, bo na przykład nie wszyscy będą mogli się zalogować. Więc tutaj grywalizacja jeszcze jest fajnym takim działaniem pomiędzy szkołami, tym, że pamiętajcie, że zawsze w danej klasie gdzieś tam dzieciaki już jak pracują ze sobą, już są na przykład w 6, 7 czy 8 klasie, oni wiedzą, że na przykład Franek to jest bardzo dobry z tej matematyki, jak ktoś jest w grupie z Frankiem, to zawsze ta grupa wygrywa. Natomiast jeżeli gramy w zespołach takich, które się nie znamy, mogą to być niekoniecznie zespoły z innej szkoły, tu dawałam przykład projektów e-twinning, ale też możecie zaprosić do takiej rywalizacji na przykład międzyklasowych rozgrywek właśnie w jakieś gry matematyczne. Jest to też ciekawe doświadczenie. Albo wręcz pomieszać uczniów z dwóch równoległych klas, które do tej pory ze sobą nie współpracowali. To też może fajnie pomóc przy przygotowaniu uczniów na przykład do egzaminu, bo się nawiążą nowe relacje, nowe kontakty, dzieciaki będą wspólnie pracowali. Kolejna ważna rzecz, że rola gier to też jest taka poznawcza, czyli ułatwiają poznanie i zrozumienie pojęć matematycznych. Na przykład domino. Układamy nowe pojęcia, ale dzieciaki muszą pomyśleć. Tutaj znowu możecie wykorzystać narzędzia TIC, czyli jeżeli cokolwiek pojawia się coś nowego, mogą wyszukać informacji o tym w internecie i spróbować dopasować te informacje, które przygotowaliście. Uczą formułowania i weryfikowania hipotez, kształtują umiejętność posługiwania się językiem matematycznym. Dążenie do sukcesu w grze pobudza uczniów do logicznego myślenia. Dalej motywacja, to jest to, o czym mówimy. Każdy z uczniów chce spróbować tej gry. To nie jest tak jak z zadaniem, że ktoś się czuje źle z matematyki albo ma jakieś zaległości i się boi wykonać zadanie. Tu gra zachęca wszystkich do prób, do podejmowania działań. No i dydaktyczne. Rozwija komunikację werbalną dzieci, uczy ich współdziałania, daje szansę na uwierzenie w swoje możliwości. No i wychowawcze. Kształtuje postawy koleżeńskie, uświadamiają uczniom potrzebę porządkowania. To też
stosowanie tych gier, stosowanie metod aktywizujących, to też odpowiedź na te kompetencje XXI wieku, czy te kompetencje 4K. Więc moim zdaniem gry na lekcjach, czy matematyki, czy innych, są świetnym rozwiązaniem. No i teraz to był wstęp do tego, co chciałam Państwu pokazać. Jedno z takich narzędzi, które ja odkryłam, szukając różnych rozwiązań, a właściwie w Trimino brakowało mi tego, że mogę bezpośrednio wpisywać różnego rodzaju działania matematyczne. W Trimino, żeby to wpisać, musimy znać te zależności wynikające z funkcjonowania zapisów informatycznych. Natomiast w tej darmowej aplikacji, bo jest to aplikacja, którą należy pobrać ze strony, ja teraz pozwolę sobie przełączyć na dzielenie ekranu. Nie będę widziała niestety Państwa odpowiedzi na czacie, ale myślę, że jeżeli coś się pojawi bardzo ważnego, bardzo istotnego, to dostanę taki sygnał od Joli. I tu już sobie przesunę w odpowiednie miejsce i pokażę Państwu stronę, z której należy pobrać darmową wersję właśnie tego narzędzia. Narzędzie nazywa się Tarsia, jak to dobrze czytam. Zielona strzałka umożliwia nam pobranie. Jest to darmowa aplikacja. Ona w momencie pobrania pojawi się u Państwa na komputerze jako aplikacja. Ja to zawsze szukałam na początku, jak zainstalowałam, szukałam na T. To się tutaj pojawia tak, jak nazywa się cała strona, czyli jako Hermit Laboratory. I tu po zainstalowaniu pojawia się nasza aplikacja. Aplikacja do tworzenia różnych cudów matematycznych. Pytanie, czy widać aplikację? Czy mi się to udało podzielić, czy widać tylko? Czy to widać? Pytanie, czy widać aplikację? Tak, dobra. To tylko tu skoczyłam, żeby przeczytać. OK. Jak widać aplikację, to jesteśmy w domu. Tak, tak. No i teraz. Proszę zobaczyć, że tu już mamy wiele rozwiązań. Tak? Trimino daje nam układanie trójkątów równobocznych, sześciokąta foremnego i gwiazdy. Natomiast tu mamy więcej możliwości. Proszę zobaczyć, że jest sześciokąt, jest trójkąt, mamy rąb, mamy równoległobok, mamy taką szesnastkę, mamy prostokąt, dwunastkę. Ale mamy też, jak to moje dzieciaki mówią, żółwia. I teraz wybieramy, który element chcemy stworzyć. To wszystko znowu zależy od tego, ile przykładów, ile działań my chcemy wykonać. No wybierzmy sobie, tutaj jest 18 na 18, 16, coś mniejszego. Dobra, tu mamy 16, no to niech idzie żółw. Tak, czyli wybieram aplikację czy element, który stworzę. No i proszę zobaczyć, że już matematyk jest szczęśliwy. Jak ktoś jest w szkole, pracuje średniej albo nawet na studiach i chciałby popracować metodą aktywizującą z uczniami, to proszę zobaczyć, ile tych różnych działań matematycznych tu jest wrzuconych. No, nas w szkole podstawowej będzie chyba najbardziej interesował ten obszar. Ewentualnie tutaj mamy porównania jeszcze, możemy wrzucić całki niekonieczne, sumy, sinusy, kosinusy. Można tutaj zobaczyć, ile tych różnych elementów możemy wstawiać. Ja wracam do tego, co nas interesuje, czyli to jest czwarty kafelek. No i proszę zobaczyć, wybieram na przykład ułamki. No i wpisuję tu 1, 2, 1, 2. Załóżmy, że ćwiczymy zamianę ułamków zwykłych na dziesiętne. Tyk. Mam. No i co dalej? Wpisałam jeden obszar. Tu po prawej stronie proszę zobaczyć, że mamy nasze
kafelki. I tyle elementów, 15, muszę wprowadzić. Przełączając się pomiędzy tymi zakładkami, włączę dwójkę, robię kolejną. Tak, przygotowuję kolejny przykład. No i weźmy jedna trzecia. I teraz proszę zobaczyć, czy wcale to nie musi być koniec mojego działania, bo ja mogę wpisać kolejną liczbę albo dodać kolejny ułamek. No tu musimy zrobić odstęp i plus. Więc ja mogę za pomocą tego narzędzia pisać całe przykłady do wykonania. Nie muszą być to tylko zamień, zapisz, rzucam jeden. Tak? Biorę następne. Mogę też wpisać na przykład liczba mieszana. No i tu wypadałoby, żeby napisać przykład tej liczby mieszanej. No to wrzucę jakiś przykład. Proszę bardzo. I mamy, tak? Robię następne. I tak mogę przygotować wszystkie zadania. No ale teraz pytanie, gdzie, co zrobić, żeby to było widoczne, tak? Żebym ja zobaczyła, jak to wygląda. To proszę zobaczyć, że tu na dole mamy tak, tabela. To mi pokazuje, co ja tu sobie porobiłam. Już widzę, że liczbę mieszaną bym musiała jeszcze kliknąć z dwa razy spację, żeby mi się to rozjechało, no ale widzę już te pary. Następnie mam wyjście, tak? Czyli to, co będę mogła wydrukować. I teraz przewaga tego narzędzia nad Trimino jest taka, że ja to spokojnie drukuję, rozdaję moim aniołkom i moje aniołki to same tną, bo nie jest to w formie ułożonej, tylko rozsypanej. Więc tu możemy też po prawej stronie sobie zmieniać kształt i wielkość do druku. Mogą być to też duże karty, bo zaraz powiem, co jeszcze można zrobić z tym narzędziem, jak pracować. Tu pokazuję, jak to przygotować. Normalny wygląd, tak, wielkość. Proszę zobaczyć. Dostają te kartki, ja sobie to kseruję, rozdaję, tak, i oni to sami wycinają. Odpada mi to wycinanie. To jest to wyjście, bo teraz co jeszcze jest bardzo ważne. Proszę zobaczyć, że w momencie, kiedy jestem na tej zakładce wyjścia, mam drukarkę. Jak ja w tym momencie wydrukuję, to będzie... nie chcę tego zapisywać. Będzie to wydrukowane to, co tu widzimy. Bo też jeszcze jest opcja, że ja mogę to wydrukować w takiej formie, bo proszę zobaczyć, że teraz mi się ta drukarka też tu pojawiła. Kiedy warto to wydrukować? No przecież my wszystkich za ten nie chcemy wymyślać. My możemy przygotować taką grę naszym uczniom, na przykład w danym dziale, tak? I oni sobie tego żółwia, jak ja to nazywam, układają. Ale drugi dział, żeby nie było nudno, ja im drukuję ten kształt, a oni muszą sami przygotować przykłady, które się tu będą zgadzały. Czyli zespół pracuje nad ułożeniem różnego rodzaju przykładów, no i rozwiązań. Później to rozcinają i przygotowują dla kolegów. I na przykład taką lekcję dzielimy na dwie części. Czyli w pierwszej części przygotowują zadania, wycinają. Druga część może być krótsza, bo już tylko zespoły układają. Czyli wymieszamy między uczniami przygotowane zadania i działają ze sobą. Więc mogę też tą skorupę wydrukować bez niczego i uczniowie wykonują zadania. No i to jest tutaj ostatnie, to jest wydrukowana druga strona, tak, czyli jakby tył. Więc tu możemy w ten sposób zadziałać, tylko proszę pamiętać, że w momencie, kiedy są Państwo na danej zakładce, to drukujemy dany element.
żeby nie było później takich problemów, że tak, że ja powiedziałam, że to się drukuje i nie trzeba tego rozcinać samodzielnie, no bo w momencie, kiedy dam takie coś, no to jest rozwiązane. Jest bez sensu, żeby mi to uczniowie wycinali, no bo szybko się kapną, że to przecież jest rozwiązanie, więc wtedy lepiej drukować z tego wyjścia, no i mamy przygotowaną dla nich do układania elementów grę. Co dalej? To jest jedna z takich gier, czyli układanie. Mamy jeszcze w tej formie te puzzle, ale tu też znajdą Państwo generator do domino. 8 kafelek, 12, 16 lub 24. No weźmy w 8. Proszę zobaczyć, że pierwsza strona wygląda tak samo. Czyli jeżeli robimy domino, działamy w ten sam sposób, wpisując tutaj dane. Później jest tabela. W tabeli pojawiają się nowe okna. Start i finish. Więc tu po wpisaniu elementów, ja może tu jakieś niewymagające. Tak jak mówię, tu możemy wpisać wszystko. Jest ich niedużo, więc postaram się zrobić jak najszybciej. Tak, nie wrzucam tutaj tych poszczególnych elementów, które możemy mieć, ale już Państwo widzieli, że jest tych funkcji dosyć dużo. Możemy kombinować, łączyć. Mogą być to na przykład zadania z kolejności wykonywania działań, bo taki przykład możemy też tu wpisać. Rozszerzający. Dobra, niech będzie jakieś mnożenie. OK, i chyba jeszcze jedno. I będę mogła pokazać. No chyba nie wiem, czy tam się jedynka powtórzyła. Dobra. I jest start i finish. Dobra, są wpisane. Proszę zobaczyć. Teraz taki mam wydruk. Znowu hura, bo mówię dzieciakom, że trzeba wycinać po tych. Tak, a proszę zobaczyć, że one nie są niczym połączone, one są wymieszane, więc. A wycinanie to jest kolejna z umiejętności, które warto poćwiczyć, bo nasi uczniowie z nożyczkami to tak różnie. A tu mam rozwiązanie. Tak, czyli ostatnie mam rozwiązanie. Znowu, jeżeli bym chciała, żeby przygotowali tak, takie puzzle, muszę im pokazać, jak one się łączą, to wtedy drukuję im to, ale bez tych liczb. I oni wtedy przygotowują nam takie domino. Czyli tu mamy domino. Tu jeszcze są takie karty memory. Więc jest kilka możliwości do przygotowania. No i dla mnie też bardzo ciekawe rozwiązanie, takie koło. Koło przeważnie stosuję w momencie, kiedy pracujemy całą klasą. Szczęśliwy jest ten, który ma pierwszy element, ale zadaniem uczniów wtedy wybieram ten większy. Można wybrać też mniejsze elementy. Pokażę tylko, jak to wygląda po wprowadzeniu danych. Jest to może tutaj koło. I teraz uczniowie muszą dopasować tutaj te elementy, żeby powstało, a właściwie pierścień, żeby powstał nam pierścień. No i w momencie, kiedy chcę zrobić szybkie powtórzenie i jest to element lekcji, rozdaję dzieciakom te kartki przy wejściu. Oni wchodząc do klasy zastanawiają się i zaczynają z tego kombinować, jak ułożyć koło, czyli całe to zadanie. Jeżeli mam dużą klasę, no to muszę przygotować sobie, na przykład tutaj mamy 8 elementów, to jeżeli mamy 24-osobową klasę, to potrzebuję takich kół, 3 takie koła, ale w tym momencie robię tak, że w tych kołach są różne wyniki i różne działania, z tym, że na przykład jedno drukuję na kartce czerwonej, drugie żółtej, trzecie zielone. I dzieciaki wyciągają te karty, a później układają wspólnie. Czyli możemy też to
w ten sposób wykorzystać. Myślę, że jest to bardzo ciekawe narzędzie, które ułatwia przygotowanie różnego rodzaju właśnie gier typu domino, typu układania różnego rodzaju puzli. Dobra, zrzucimy to tak. Czyli to jest taki pierwszy element, który warto zastosować, wykorzystać do szybkiego przygotowania gier. I tak jak mówię, jest dużo tych rozwiązań. Ja to narzędzie też, ja tą prezentację, bo tutaj widzę, że są pytania o narzędzie, ale ja tą prezentację Państwu jeszcze dzisiaj na koniec udostępnię. Link będzie dostęp do tej prezentacji, żeby na spokojnie można było korzystać. No i tutaj jeszcze raz zrzut tego, co pokazywałam, czyli możemy wykorzystywać puzzle podstawowe, jak to wygląda. Domino, koło. I to, co powiedziałam, z tego prostego narzędzia możemy tworzyć różne modele pracy. Ułóż i rozwiąż. To jest to podstawowe, tak? Czyli tak jak dostają różnego rodzaju, mamy domina też z wydawnictw, tak tworzymy swoje domino i dzieciaki rozwiązują. Może być uzupełnij, czyli nie dostają całego, tylko dostają jakieś elementy i oni muszą je dopełnić i rozwiązać. Czyli jest część zadań, a część trzeba uzupełnić. Stwórz własne zadania, o tym mówiłam, ale też ciekawym rozwiązaniem jest znajdź błąd. Czyli układają te puzzle, ale nie wszystkie do siebie pasują i to dzieciaki muszą znaleźć, który ten puzzle im nie pasuje. To jest trochę ciężkie do przygotowania, żeby było rozwiązywalne, bo czasem coś, co mi się wydaje, że dobra, proste dadzą radę, okazuje się, że nie do końca. Ale ta praca z błędem na matematyce jest bardzo ważna. Tym bardziej, że uczniowie mają problem z analizą, wyszukiwaniem tych informacji. Często też nie wracają na przykład do swoich zadań rozwiązanych. Ja często im zadaję pytanie, słuchaj, a ty skąd wiesz, czy dobrze to rozwiązałeś? To też się śmieją, że to jest zawsze moje podchwytliwe pytanie, a czy jesteś tego pewien bądź pewna? I w tym momencie idzie od razu gąbka w dłoń, bo chcą zmazywać. Ja mówię, ale ja nie mówię, że to jest źle. Ja się pytam, czy jesteś pewien swojego rozwiązania. Zadaję Ci pytanie, jak sprawdzić, że to jest dobrze rozwiązane. Czyli dodatkowe pytania, żeby nie pokazywać uczniom, że samo rozwiązanie jest końcem zadania. No teraz trzeba sprawdzić, czy ja to zadanie dobrze zrobiłem. Tak. Zadania, które Państwo przygotowują, odpowiadam na pytanie z czatu. Tak, zapisują je Państwo z rozszerzeniem, w którym jest aplikacja i można sobie je otworzyć w każdej chwili i jeszcze raz modyfikować na tym, co już macie. Ja czasem tak mam, że gdzieś sama popełnię jakiś błąd albo moi uczniowie znajdą błąd, to im mówię, to było zadanie z błędem. Zawsze trzeba jakoś wybrnąć z sytuacji i wtedy wracam do tego i poprawiam ewentualnie, bądź może się też okazać tak, że ja zaplanowałam, że to ćwiczenie będzie zajmie im pół godziny, oni to w 15 minut zrobili, bo się okazuje, że jest łatwe albo za łatwe i wtedy trzeba zmodyfikować. Tak, jest taka opcja, tam zapisujemy z rozszerzeniem właśnie z tej aplikacji bądź z rozszerzeniem z PDF-u i wtedy w momencie, kiedy mają Państwo, ja mam taki folder i po prostu wrzucam sobie te materiały do modyfikacji. Tak, jest taka możliwość. Ok. No i możemy. Znowu, praca, model pracy albo indywidualnie mogą uczniowie tworzyć i wtedy wykorzystujemy to w formie notatek, powtórzeń. To domino się na przykład fajnie sprawdza w ósmej klasie, jak mamy powtórzenie o figurach płaskich i tam po prostu możemy im wszystko wrzucić. Oni muszą to poskładać i później efekt końcowy wklejają sobie do zeszytu jako powtórzenie. Czyli zamiast
całą lekcję dyktować im notatki. Oni te notatki tworzą samodzielnie i wklejają. Może, tak jak mówiłam, układać cały zespół, pracują nad tym, mamy dużą klasę, dostają elementy, muszą wspólnie poukładać. Dla dzieciaków to jest frajda jeszcze, jak to jest w dużej skali. Albo mogą pracować w grupach, w parach, w formie gry. Na przykład układają sobie to na czas, wyszukując kolejny element. Możemy też łączyć narzędzia, bo ja chyba tam nie pokazałam, tam jest w ogóle taka opcja, że my możemy tam wrzucać zdjęcia. Więc dodatkowo taki tutaj przykład wykorzystania dwóch narzędzi, czyli Tarsis i TenTeacher. Z TenTeacher wybrałam sobie narzędzie, które umożliwia przygotowanie zegarów tarczowych i wrzuciłam do Tarsis. I dzieciaki musiały połączyć zegar z czasem, czyli odczytać godzinę. Tak jak mówię, jest możliwość też wrzucania zdjęć do Tarsis, więc to jest też kolejna dla mnie bardzo ciekawa i fajne rozwiązanie. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o gry matematyczne, to Sudoku. Pokazywałam Państwu ostatnio generator Sudoku, które można było wykorzystać do przygotowywania przy tablicy mnożenia. Natomiast tu jest strona internetowa Sudoku Online, gdzie dzieciaki rozwiązują Sudoku i mogą od razu mieć odpowiedź, sprawdzenie. I znowu, różne formy pracy. Jeżeli prowadzicie kółko zainteresowań rozwijające matematykę, no to możemy na przykład takie Sudoku ustawić dzieciakom na tablicy interaktywnej czy monitorze, no i podchodzą na zmianę i uzupełniają. Proszę mi wierzyć, że to działa, skupiają się. Niektórzy mówią, no dobra, ale stoją dzieci w kolejce. Tak, ale one w międzyczasie zastanawiają się, co powinno być. Więc tu znowu to zapomniane gdzieś Sudoku bardzo dobrze ćwiczy myślenie logiczne. Jeżeli Państwo nie znają, to zapraszam Państwa i tutaj zostawiam też link. Memoriał Urszuli Marciniak. To są zadania różnego typu, właśnie związane z logicznym myśleniem. Też wydawnictwo Logomix przygotowuje takie książeczki, gdzie dzieciakom można pokazywać różne sposoby. Ja to nazywam ćwiczenie mózgu. My mamy klasy sportowe i oni uprawiają różne sport. Ja mówię, słuchajcie, a ja ćwiczę mój mózg. Jak można ćwiczyć mózg? No i tutaj właśnie różnego rodzaju gry i zabawy logiczne. To też polecam. Tak jak mówię, udostępnię stronę. Kolejna rzecz, tangramy. Tangramy, które można wykorzystać na różny sposób. Po pierwsze jako układanie, liczenie pol figur, ale też na tangramach możemy umieszczać znowu zadania, działania i dzieciaki w momencie, kiedy dopasują odpowiednie boki, powstaje im figura. Więc niekoniecznie tangram musi być związany tylko z tym, że układamy, żeby otrzymać pole figury, ale właśnie dopasowując te elementy w tangramie, powstanie im na przykład kod i ja już wtedy wiem, że oni to dobrze rozwiązali. Więc wystarczy, że na ściankach bocznych tych figur napiszemy różne działania, wyniki albo pojęcia matematyczne, a oni układają. Tu znowu zostawiam link do strony, gdzie dzieci mogą ćwiczyć układanie tangramów online. Wiem, że pewnie Państwo też mają różnego rodzaju pomoce właśnie z tangramami, gdzie można je układać. Znowu myślenie logiczne, do tego możemy sobie rozmawiać o tym, jak wygląda pole, czy się zmienia tych figur pole, a co z obwodem, więc to znowu jest ciekawe zadanie dla uczniów, ale też, które można pogłębić w różny sposób, zadając dodatkowe pytania, zachęcić ich do myślenia. Strona z licznymi grami
logicznymi. Grami, które umożliwiają dzieciakom ćwiczenie swoich działań, swoich rozwiązań, swojej pomysłowości. Dlaczego mówię o tych grach? Dzieci grają w różne gry. Ja lubię takim, jestem nauczycielem, który lubi im pozaglądać, co wy tam macie w tych swoich komórkach. U nas jest jedna przerwa z telefonem, się śmiejemy, że wszyscy wtedy chcą mieć dyżur, bo dzieci siedzą w tych komórkach i tam grają. Dopóki im nie pokażemy, że w świecie, że w internecie, w tym wirtualnym świecie są inne rzeczy, których niekoniecznie koleżanka bądź kolega im pokazali. Przecież też jest jedną taką z form edukacyjnych, jest nasze działanie, żeby pokazać dzieciakom, że ten świat internetowy też może być ciekawy. Czasem moi uczniowie się śmieją, że ciekawy dla mnie, niekoniecznie dla nich, ale oni łapią tego bakstyla. Ja lubię im na przerwach uruchomić i zostawić tablicę interaktywną i coś tam się, jakaś gra właśnie logiczna się dzieje i oni chętnie podchodzą i działają. Wystarczy im to pokazać. Strona, którą tutaj już Państwu pokazuję, kolejna, to już coś, co można wykorzystać również spokojnie na lekcji. Powiązanie różnych zagadnień matematycznych, problemowych, o których możemy rozmawiać z uczniami przy wprowadzaniu różnych zagadnień. Ta strona jest co prawda francuską stroną, ale tak jak ostatnio Państwu mówiłam, prawy przycisk jest magiczny i tłumaczy nam pięknie wszystko. No i proszę zobaczyć, ile różnych aplikacji na tej jednej stronie mamy. Konty. Na przykład. Tak, możemy tutaj z uczniami pracować w obszarze kontów, powiększając bądź je pomniejszając. To jest też fajne przy wprowadzaniu rodzajów kontów i od razu też pokazywanie dzieciakom, także co tu mi się wydarzyło. Jakie kąty istnieją, co tu się dzieje, co ja tą szóstkę wpisuję. Więc już tu możemy sobie o tym porozmawiać, rozszerzać. Dalej, liczydła. Trochę zapomniane. Zamek liczb. Proszę zobaczyć, to znowu taka logiczna trochę gra. Wykonujemy działania i wyszukujemy wielkości. Mi się tu zadziało. O. Tak, proszę zobaczyć. Po najechaniu możemy zadać dzieciakom pytanie. 56 plus 10, czyli co tu jest ukryte? Minus 1 plus 1. Tak, czyli możemy manipulować tutaj wielkościami, dokładać, sprawdzać, czy będziemy w stanie określić, jakie liczby gdzie są. Znowu zabawa z logicznym myśleniem. Tu przykładów jest wiele. Różnego rodzaju też jeszcze mamy generatory związane z kodowaniem, liczniki liczb. Proszę zobaczyć, że można z tego tutaj ułamki generator, labirynty wszelkiego rodzaju, zegary, które możemy wykorzystać, gry i zabawy logiczne. Proszę zobaczyć, jedna strona, a tyle możliwości. Ja już też to udostępnię Państwu. Tak, już rzucam link. Proszę bardzo. Więc tak jak mówię, można to wykorzystywać na różny sposób. Kolejna rzecz to gry planszowe. Gry planszowe online, które też mogą być pomysłem do tego, żeby nasze dzieciaki, ja to uwielbiam jako podsumowanie, przygotowały swoje gry dla swoich kolegów. Czyli jak to zrobić technicznie? Ja mówię dzieciakom,
że ten dział, który się na przykład zaczyna, załóżmy cechy podzielności liczb i własności liczb, będziemy kończyć w nietypowy sposób, lekcją powtórzeniową, będziemy grali w przygotowane przez Was gry. Więc w czasie lekcji, w czasie wprowadzania nowych tematów, pomyślcie, jak ta gra mogłaby wyglądać i jak mogłyby do tego być pytania. I teraz zobaczcie, w szkołach mamy laboratorium przyszłości, większość szkół już ma drukarki 3D i teraz wyobraźcie sobie taką fajną sytuację. Dzieciaki wiedzą, że będą przygotowywać grę planszową, no oczywiście do gry planszowej potrzebne są kostki, no pani z matematyki to kostek pewnie dużo ma, ale przydałyby się pionki. Więc teraz może być taki trochę interdyscyplinarne działanie, bo mogą iść na informatykę i w Tinkercadzie zaprojektować swoje pionki. Następnie je wydrukować w drukarce 3D i przygotować własną ręczną planszę, swoje pionki. No kostki to już im damy, chociaż wiem z ostatniego, też polecam Państwu na eTwinning Polska, powinien się już też pojawić materiał z ostatniego webinaru z grupy Programowanie z eTwinning, gdzie pani Joanna Świerz pokazywała nam, jak przygotować kostki do gry właśnie w druku 3D. I możemy zrobić swoją planszę, dzieciaki przygotowują pytania. Gwarantuję, że Państwo nie wymyślą tak trudnych i skomplikowanych, jak oni sami wymyślają. No i do tego z druku 3D mamy pionki i gry, kostki, przepraszam. No i do gry, do działania. Uwielbiają grać w te gry, szukać rozwiązań. Też w momencie, kiedy przygotowujemy na przykład labbooki na podsumowanie, w szczególności labbooki robię z dzieciakami przy geometrii, czy to płaskiej, czy przestrzennej, to zawsze w tych labbookach proszę ich, żeby było takie miejsce na quizy, na pytania. I w momencie, kiedy opowiadają o labbookach, losują jedno, dwa pytania, żeby na tą prezentację wystarczyło dla wszystkich, dla klasy. Są to bardzo ciekawe pytania. Tworzenie pytań, tworzenie zadań jest równie rozwijające i wymaga od uczniów tyle samo wiadomości, a może i ciut więcej niż samo rozwiązywanie zadań. Jeżeli nie próbowaliście z uczniami, spróbujcie, żeby przygotowali pytania, zadania do danego działu. Szczególnie zadania tekstowe. Sprawia to dużo trudności uczniom, bo jest to dosyć trudne, ale tak jak mówię, jest rozwijające. Wszelkiego rodzaju gry online, które możecie wykorzystać właśnie czy do pracy indywidualnej z uczniem, czy też mamy bardzo dużo gier online z matematyki na tablety, jeżeli macie sprzęt. Jeżeli jest taka sytuacja na przykład na zastępstwach, można też pokazać świetlicy, jeżeli jest sprzęt komputerowy, czy jest wejście jakieś do sali komputerowej, to wykorzystać ten czas właśnie do kształtowania umiejętności matematycznych. Strona z szablonami gier planszowych, bo można im taki szablon gry planszowej wydrukować. Jest to trochę im ułatwić działanie i oni wtedy już się nie skupią może tyle na tej planszy, żeby ona była piękna i kolorowa, bo plansze już mają. Mają teraz zastanowić się nad zadaniami i ewentualnie nad jakimiś wyzwaniami na danej planszy. Więc tu znowu można to wykorzystać. Kolejna strona, tak, zaraz będzie link do prezentacji, będą Państwo mogli korzystać. Strona do generowania magicznych kwadratów, krzyżówek w bardzo szybki sposób. Ja jak zwykle przygotowałam dużo rzeczy, bo myślałam, że czas się nie kończy, a już widzę, że jak zwykle z tym moim czasem trochę źle. Kolejna strona z grami logicznymi. To jest takie, ja te gry logiczne, te strony wykorzystuję w momencie, kiedy właśnie uczniowie mi się szykują do memoriału Urszuli Marciniak
i wiem, że szybciej w domu usiądą do komputera i sobie zagrają, jak to oni mówią, zagrają, bo jak ja im dam zadania wydrukowane, to oni robią zadania, ale jak ja im wysyłam link i robią zadania, no to będą to robili chętnie i nie będą robili zadań, tylko grają. Jeżeli chodzi o na tablety, mogę przygotować na następny raz link i zbiór tych przykładów gier, bo mam je po prostu na tabletach wygrane, więc to mogę przygotować ewentualnie następne spotkanie i tutaj dorzucić. Gry logiczne, bardzo fajna strona, tą stronę chciałabym Państwu pokazać, bo nie chciałabym tak jej do końca zostawić, bo strona jest bardzo ciekawa, oprócz tych gier, ona zawiera wiele elementów, które ułatwiają nam pracę z dzieciakami na tablicy interaktywnej. Pewnie Państwo tą stronę znają. Ona oprócz tych ciekawostek i gier, które mogą Państwo tutaj znaleźć, proszę zobaczyć, znowu tam gramy, eksplodujące kropki, fraktale. To są ciekawe obszary, w które możemy zabrać naszych uczniów, rozszerzając wiedzę, ale na tej stronie mają Państwo też tablice. Tablice, które mogą wykorzystywać do pokazywania nowych zagadnień, do utrwalania. Proszę zobaczyć, mamy bryły. Jak to ułatwia nam pracę, kiedy mamy możliwość pokazania uczniom z każdej strony różnego rodzaju bryły, ale też macie liczby, nie geometria już była, algebrę, ułamki, procenty. I na tym można bazować, pokazując uczniom różne rozwiązania. Mi bardzo jedna tablica interaktywna pomogła ostatnio przy konstrukcjach. Ja już wrzucam Państwu ten link. Przy konstrukcjach tablica interaktywna z cyrklem to jest zbawienie. Wrzucam link. OK, i już wracam do prezentacji. Ja już widzę, że mi się czas kończy, ale jeszcze chwilkę. Gdzie warto zajrzeć po inspirację? Na pewno kostki na matmie. Ja o tych kostkach mówiłam ostatnio dosyć dużo i gry związane z kostkami właśnie na Dzień Tabliczki Mnożenia, ale też rzecz, która została w internecie po pewnym projekcie Gramy w piktogramy. Jeżeli wasi uczniowie mają problem z czytaniem, ze zrozumieniem, rozwiązywaniem tych zadań, to warto wejść na stronę Gramy w piktogramy. Na tej stronie zostały materiały, które zostały stworzone w projekcie. To był projekt grantowy. Niektóre szkoły brały w nich udział i zostały im materiały wydrukowane. Natomiast tu możemy znaleźć scenariusze, które powstały, zadania, które możecie wykorzystywać, one są na otwartych zasobach. Też można wydrukować właśnie te piktogramy, które ułatwiają rozwiązywanie złożonych zadań tekstowych.